Gmina miasta Radomia wraz z przedstawicielami branży metalowej wzorem poprzedniego roku wzięła udział w imprezie targowo-wystawienniczej Hanover Messe 2013. To kontynuacja wspólnej misji gospodarczej Radomia oraz przedsiębiorców reprezentujących tę gałąź biznesu. Branża precyzyjnej obróbki metalu wpisuje się w markę Radomia Siła w Precyzji. Bardzo dobre doświadczenie dla firm. Cieszę się, że reprezentowaliśmy nie tylko Radom, ale reprezentujemy również Polskę na tych targach. Bardzo duże, bardzo ładne stoisko, chyba jedyne tak mocno eksponowane w przypadku naszego kraju, więc z jednej strony oczekuję, czy czekamy na to, żeby nasi przedsiębiorcy zdobywali kolejne kontakty biznesowe, ale i również dowiadywali się tego, co się dzieje dzisiaj na świecie w branży, bo targi nie służą tylko i wyłącznie pozyskaniu klienta dla swoich towarów, ale również po to, aby zorientować się samemu, co w danym momencie na świecie jest realizowane. Cały świat jest reprezentowany na tych targach, począwszy od Azji, Afryki, obydwu Ameryk. Po raz pierwszy w minionym roku firmy oraz gmina przygotowały wspólne stoisko na targach w Hanowerze oraz Poznaniu. Pomysł ten przypadł do gustu przedsiębiorcom i w tym roku przedsięwzięcie współfinansowane przez gminę miasta Radomia oraz uczestników misji gospodarczej trwało w dniach od 8 do 12 kwietnia. W międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Hanower Messe wzięły udział Fabryka Broni Łucznik, GGG, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radmot PMP, Przedsiębiorstwo Techniczne Bartech oraz Zakład Produkcyjny Prozamet. Gminę miasta Radomia reprezentowała delegacja na czele z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem. Myślę, że część naszego biznesu naprawdę nie ma powodów do tego, żeby się wstydziła przed tymi najsilniejszymi koncernami światowymi. Są rzeczy oczywiście słabsze, bo to nie ulega wątpliwości, ale choćby w tym roku pierwszy raz Instytut Technologii Eksploatacji był właśnie na targach i za to z jednej strony dziękuję Instytutowi, ale z drugiej strony również się cieszę, że pokazujemy myśl techniczną, technologiczną, tą jedną z najlepszych na świecie, gdzie przychodzą Amerykanie, przychodzą Azjaci, przychodzą Niemcy. I z bardzo dużym uznaniem odnoszą się zarówno do wyrobów, jak i myśli technicznej. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia radomskie firmy sfinansowały jednodniową wizytę 20-osobowej grupy studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz Zespołu Szkół Technicznych. Pokazanie pewnej skali przemysłu albo biznesu, w którym ci ludzie mogą pracować. Są to podobierani ludzie ze szkół technicznych i z uniwersytetu, więc mam nadzieję, że też pokażę pewną perspektywę tym młodym ludziom, ale też będzie formą nagrody za to, co robią na co dzień i rozwijają się. To, co dla mnie jest istotne, to pokazanie, że szkolnictwo techniczne dzisiaj w Polsce, ale również na całym świecie, bo rozmawialiśmy z przedstawicielami zarówno z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, wszyscy podkreślają bardzo jednoznacznie, przyszłością na świecie, w Polsce, kształcenie jest kształcenie techniczne. Studenci odwiedzili Hanower Messe w ramach niemieckiego programu studenckiego, który pozwolił im zapoznać się z najnowszymi światowymi trendami, m.in. w dziedzinie obróbki metali oraz automatyzacji produkcji. Od 2 kwietnia do 17 maja mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, mogą składać swoje propozycje inwestycji i zadań do budżetu na rok 2014. Musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy już na tyle silną demokracją, że potrafimy decydować sami o sobie. Z drugiej strony potrzeba zaangażowania w życie samorządu i życie całego miasta powoduje to, że raczej powinniśmy potraktować to w kategoriach pewnego rodzaju nawet zobowiązania w stosunku do nas, jak pewnej możliwości. Rzeczywiście jest tak, że do 17 maja zbieramy te wnioski. Z jednej strony gorąco proszę, ale z drugiej strony też zwracam uwagę na to, że decydujemy bardzo często o swoim najbliższym otoczeniu, o możliwościach rozwoju naszych w danych ulicach, dzielnicach. Monitoring miejski wkrótce wzbogaci się o 4 nowe kamery. Właśnie ogłoszony został przetarg na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Radomiu o kolejne kamery w oparciu o radiową sieć sygnałową i transmisyjną wraz z układem zasilania. A termin składania ofert upływa 15 kwietnia. Dwie trafią w ramach mapy zagrożeń na ostatni projekt wynikający z tej mapy, czyli osiedle Ustronie. Rozpoczynamy ten projekt, to są dwie pierwsze kamery na tej dzielnicy, czyli zaczynamy monitorować teren od wyjścia z tunelu z dworca w stronę ulicy Grzecznarowskiego. Kolejna kamera zamontowana zostanie na plantach.
to wniosek mieszkańców i policji o uszczelnienie systemu monitoringu w miejscu, które jest dosyć ruchliwym i nie do końca bezpiecznym miejscem na plantach. Planty 15, dwa sklepy monopolowe, jeden nocny. Ostatnia, czwarta kamera zastąpi obecnie funkcjonującą kamerę u zbiegu ulic Tragutta i Żeromskiego w okolicy liceum imienia Mikołaja Kopernika. Urządzenie obecnie tam zainstalowane jest już mocno wysłużone i wymaga wymiany. Rozpoczynamy etap modernizacji najstarszego systemu, systemu, który działa już ponad 12 lat, a wiemy dobrze, że wszystkie urządzenia się psują, a już na pewno psują się te, które działają 24 godziny na dobę, a oprócz tego, że się, nawet gdyby jeszcze się nadawały, to do tego stopnia zmieniła się technologia i do tego stopnia zmieniły się systemy zarządzania takim sposobem wizji, że no, należy już wymienić, aby dostosować to do najnowocześniejszych wymogów. Do Urzędu Miejskiego dotarła też dawno, bo od 2,5 roku oczekiwana wiadomość dotycząca refundacji ze środków unijnych kosztów poniesionych z budżetu miasta na zainstalowanie kamer monitoringu w centrum miasta w otoczeniu Katedry Radomskiej. Ponad 2 lata czekaliśmy na refundację projektu, który służy bezpieczeństwu mieszkańców miasta Radomia. Projekt realizowany wspólnie z partnerstwie z parafią katedralną, ale dla nas najistotniejsze było, że możemy przy tym projekcie otrzymać refundację. Projekt realizowany był wspólnie z kurią biskupią. Dzięki refundacji budżet miasta odzyskał 326 tysięcy złotych. Rozpoczynają się pozimowe remonty ulic. Niestety nie wszystkie zniszczone po zimie ulice uda się załatać. Powód: długotrwała zima. W tym roku na łatanie dziur MZDiK ma 6 milionów złotych. Ale patrząc po tym, co się dzieje na ulicach, myślę, że będzie to kwota niewystarczająca, bo zima niestety nie była łaskawa dla nas, także koszty, które będziemy ponosili w tym roku, na pewno będą ogromne. Na początek sprzątanie po zimie. Będą wyjeżdżały nasze sprzęty po to, żeby najpierw oczyścić pas drogowy, a więc jezdnie i chodniki, a w następnej kolejności będziemy przystępowali do uzupełniania właśnie ubytków. Te prace powinny się rozpocząć w następnym tygodniu. Wiąże się to z tym, że następuje rozruch technologiczny akurat w ramach produkcji asfaltu i mamy zapewnienie, że od poniedziałku będzie można już takie prace rozpocząć. Jak mówi dyrektor Tkaczyk, 6 ekip będzie naprawiać to, co zniszczyła zima. W pierwszej kolejności remontowana będzie ulica Chorzowska. Na tej ulicy, która była ostatnio bardzo mocno oblegana przez ciężkie pojazdy, pojawią się również drogowce na ulicy Potkańskiego. Jest to związane, te wszystkie ulice, o których w tej chwili mówię, są związane z inwestycjami prowadzonymi przez wodociągi miejskie. Oraz na ulicy Poduchownej, gdzie będą uzupełniane te ubytki asfaltu, które były usunięte w momencie inwestycji wodociągów miejskich. Ponadto w fatalnym stanie jest ulica Długojowska, przez którą kursuje autobus linii numer 14. W kwietniu drogowcy prowadzić będą prace związane z przebudową ulicy Witkacego oraz skrzyżowania Górnej i Kaszubskiej, a w maju remontowana będzie Lubelska. Opóźnień nie ma przy budowie obwodnicy Południowej. Lada moment również wracają ekipy na obwodnicę południową i rozpoczynamy dosyć mocne prace związane z pierwszym etapem. Chcemy jak najszybciej dokończyć kanalizację sanitarną, która jeszcze nam pozostała w drobnych elementach na tym pierwszym etapie i rozpocząć również kładzenie mas po to, żeby udrożnić skrzyżowanie ulicy Grzesznarowskiego z wlotem obwodnicy południowej. Wykaz ulic, które będą wyłączone z ruchu, dostępny jest na stronie internetowej MZDiK. Radom przystąpił do ogólnopolskiego programu Moje Miasto bez elektrośmieci, którego organizatorem jest organizacja odzysku ElectroEco. Co ważne, miasto nie poniesie żadnych kosztów związanych ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Patronat nad programem objął Urząd Miejski, a operatorem będzie spółka Radkom. Ten program pozwala nam bezkosztowo wprowadzić m.in. wdrożyć ustawę o porządku czystości, w której gmina ma obowiązek takie punkty utworzyć, takie miejsca gromadzenia i zbierania utworzyć. Natomiast zrobiło za nas to organizacja odzysku.
Po naszej stronie jest to bezkosztowo, dla mieszkańców sama korzyść, ponieważ bezpłatnie mogą również się pozbyć odpadów. Wszelkie wydatki związane ze zbiórką, transportem oraz przetworzeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bierze na siebie ElektroEko. Kompleksowe wdrożenie programu Moje Miasto bez Elektrośmieci oznacza konkretne korzyści dla szkół podstawowych z Radomia. Do programu zgłosiły się aż 34 placówki. W zamian za elektrośmieci oddawane do dedykowanych punktów zbierania szkołom przydzielane będą kupony. Te z kolei przeliczane na punkty, które placówki oświatowe mogą wymienić na opłacane z funduszu oświatowego materiały i pomoce edukacyjne. Między innymi tablice multimedialne, rzutniki czy też ławki, krzesła lub szafy według potrzeb szkół. Postanowiliśmy wprowadzić element, który pozwoli nie tylko na edukację dzieciaków, ale który również, jak sądzę, pozwoli dla szkoły mieć efekt, wymierny efekt w postaci pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół za wdrożenie tego naszego programu edukacyjnego. Kolejnym niezbędnym krokiem jest oddanie elektrośmieci do punktów zbierania prowadzonych przez samorząd i ElektroEko. Ich adresy można sprawdzić na stronie www.elektrośmieci.pl oraz www.radom.pl. Bezpłatny odbiór zużytego dużego sprzętu, wielkogabarytowego sprzętu, bezpośrednio z gospodarstwa domowego, po prostu gospodarstwo domowe na telefon lub drogą internetową zamawia sobie odbiór takiego sprzętu. W tym celu wystarczy wypełnić formularz na stronie www.elektrośmieci.pl bądź też zadzwonić na infolinię. Resursa Obywatelska zaprasza na piąte już spotkania z kulturą żydowską Ślad. Cykl imprez, spotkań, happeningów, wycieczek, projekcji filmowych potrwa od 17 do 20 kwietnia. 17 kwietnia Klub Dobrego Filmu zaprasza na projekcję filmu Niedokończony. W czwartek, 18 kwietnia, wyświetlone zostaną dwa filmy – Obietnica oraz Alas Elementarza. Tego dnia odbędzie się także spotkanie z Pawłem Smoleńskim. Ważnym wydarzeniem na Śladzie będzie spotkanie z Pawłem Smoleńskim, to przypominam, pisarz, reportażysta, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy i publicystów Gazety Wyborczej, specjalizujący się w tematyce zagranicznej, między innymi właśnie w tematyce związanej z Izraelem, czy w ogóle ze stosunkami żydowsko-palestyńskimi. W piątek 19 kwietnia Resursa zaprasza na wykład doktora Adama Duszyka, wystawę fotografii Tomasza Grzyba oraz spektakl Teatru Poszukiwań Garb jak Góra Synaj. W sobotę 20 kwietnia odbędzie się m.in. wycieczka rowerowa w koło historii, czyli znakowanie trasy. W każdym z tych miejsc, przynajmniej na chwilę, będziemy chcieli umieścić specjalne tablice, które będą przypominały o historii miejsca, o tym, komu ono służyło przez lata, co tam ważnego się działo. To oczywiście taka namiastka tego, co myślę, że wszystkie osoby pracujące przy Śladzie, współpracujące z nami, ale też odwiedzający nas, dawni mieszkańcy żydowscy Radomia, czy też ich potomkowie, chcieliby, aby z czasem się stało. W ramach Śladu wystąpi z koncertem chór Shif Aviv. I to wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.